przemysłowa dzielnica Sztokholmu. Miejsce bardzo niepozorne, ale wyjątkowe na mapie świata skoków narciarskich. To tutaj, w jedynym takim tunelu aerodynamicznym, swoje umiejętności szlifuje cała czołówka. My przyjechaliśmy podejrzeć trening Polaków. Za sprawą 30-stopniowego nachylenia tunelu mamy tu wyjątkowe warunki do pracy nad pozycją w locie. W skokach generalnie występuje problem z powtarzalnością. Tutaj w trakcie dwóch czy trzech sesji zawodnicy spędzają w powietrzu tyle, co w ciągu trzech czy czterech miesięcy skakania. Na razie ja to walczę w ogóle z żywiołem. Nie? Ale się nauczę. So, the belly. Yeah. And arms. Brzuch, ramiona w ten sposób i narty. Możesz spróbować trochę nimi poruszyć, sprawdzić, jak się czujesz, gdy uniesiesz przody odrobinę wyżej czy niżej. I w ten sposób znaleźć optymalne ustawienie nart. Fajnie można sobie potrenować, wiesz, jak masz być ułożony w powietrzu, nie? Co na przykład daje ci lepszy opór, a co ci daje lepszą szybkość też, nie? Szukasz tak by takiej swojej najlepszej pozycji w locie, nie? I wiesz, gdzieś tak mózg się dogoduje i później na stoczni tak by to wykorzystuje. Miałeś taki jeden skok. Instruktor powiedział, żebyś spróbował zaatakować i to był ten ruch. Bardzo szybkie przejście do pozycji i perfekcyjne lądowanie. To jest prędkość, jakiej potrzebujesz na skoczni. No to jest, myślę, że kwintesencja tego, co tutaj robimy. No, normalnie na skoczni mamy 5-6 sekund lotu i... No i koniec. I trzeba iść na kolejny skok. A tutaj rzeczywiście można właśnie ten czas w powietrzu spędzić go dużo więcej i pewne rzeczy przetestować i poczuć. Ale zabawa jest też dobra przy tym.